10 września wspominamy świętego Mikołaja Stolentino, prezbitera. Mikołaj urodził się w Castel San Angelo we Włoszech w roku 1245. Na chrzcie otrzymał imię Mikołaj, gdyż rodzice prosili o syna przez wstawiennictwo świętego Mikołaja z Bari, matka bowiem była od wielu lat niepłodna. W podzięce rodzice ofiarowali syna, gdy miał zaledwie 12 lat, jako oblata do zakonu augustianów. 3 lata potem młodzieniec wstąpił do nowicjatu. W domach zakonnych w Tolentino i w Cingoli odbył studia średnie, a potem studia w zakresie filozofii i teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk świętego Benvenuta, biskupa Osimo, w roku 1269 w Cingoli w wieku 24 lat. W latach od 1269 do 1275 Mikołaj pełnił funkcję misjonarza kaznodziei w Macerata, Piaggiolino di Fano, w Monte Giorgio, w Corridonio, w San Elpidio, w Recanati, w Treia, w Valmente di Pessaro oraz w Fermo. Przez 30 lat od 1275 do 1305 przebywał w Tolentino. W posłuszeństwie zakonnym był tak doskonały, że wypełniał nie tylko najdrobniejsze nawet nakazy reguły, ale i życzenia swoich przełożonych. Chętnie spełniał także życzenia swoich współbraci, chociaż niektórzy z nich byli od niego młodsi i mniej zasłużeni. Był tak bardzo skromny, że nigdy nie podnosił oczu na słuchaczy, na rozmówców, na penitentów w sakramencie pokuty. Miał tylko jeden habit, a na noc okrywał się swoim wytartym płaszczem. W uczynkach pokutnych naśladował ascetów pierwszych wieków chrześcijaństwa. Co piątek biczował się do krwi specjalnie przez siebie sporządzoną wymyślnie dyscypliną. Nigdy nie jadł mięsa, nabiału ani owoców. 4 razy w tygodniu pościł o chlebie i wodzie, podobnie we wszystkie dni Wielkiego Postu z wyjątkiem niedziel. Sypiał 3 do 4 godzin na dobę. Oprócz mszy świętej, którą odprawiał ze szczególną żarliwością, odmawiał wspólnie brewiarz, a ponadto psalmy pokutne, oficjum o Świętym Krzyżu i o zmarłych. Wszystkie te pacierze odmawiał na kolanach na posadzce kamiennej. Chociaż był tak surowy dla siebie, był niezwykle wyrozumiały dla bliźnich, zwłaszcza dla grzeszników w konfesjonale. Spowiadał bardzo wiele, gdyż sława jego świętości gromadziła przy jego konfesjonale nieraz całe tłumy. Był szczególnie wrażliwy na niedolę ubogich. Umiał przemawiać do zamożnych, by dzielili się chętnie swoją majętnością z tymi, którzy są głodni. Za zezwoleniem przełożonych utworzył stały fundusz dla ubogich. Bywało, że mył im nogi. Największą jednak sławę Mikołaj zdobył swoją pracą kaznodziejską. Zatroskany o wieczne zbawienie dusz nieśmiertelnych, okupionych tak wielką ceną męki i śmierci Syna Bożego, wykorzystywał każdą okazję, by przemawiać i kruszyć serca. Jego wrażliwość apostolska i widok wychudłej od postu w twarzy przemieniał wymowniej od najpiękniejszych słów. Swoje cierpienia i pokuty miał zwyczaj ofiarowywać za nawrócenie grzeszników. Pan Bóg obdarzył go niezwykłymi charyzmatami. Mikołaj miał rzadki dar łączności z duszami w czyśćcu cierpiącymi. W procesie kanonicznym stwierdzono ponad 300 wypadków cudownych uzdrowień, jakie wierni otrzymali za przyczyną Mikołaja tak za jego życia, jak i po jego śmierci. Wśród nich są wymienione 3 wypadki wskrzeszenia umarłych. 12-letniej córki Filipa z Fermo, cud potwierdzony przysięgą 4 kapłanów świadków, wskrzeszenie córki Jacopuzzo z Chieti i Venturyna z Giliolo, potwierdzone przez niego, jego ojca, żonę i biskupa Macerata. Mikołaj zmarł w Tolentino 10 września 1305 roku. Jego pogrzeb był wielką manifestacją miasta i okolicy. Pochowano go w kościele klasztornym. Kiedy w roku 1345 odjęto od ciała 2 ręce, by je umieścić w drogocennych relikwiarzach, według kroniki klasztoru z ciała nienaruszonego rozkładem miała wypłynąć obficie krew. Ta sama kronika wspomina, że fakt płynięcia krwi miał się powtórzyć w ciągu wieków jeszcze kilka razy. Papież Eugeniusz IV w roku 1446 wyniósł Mikołaja uroczyście do chwały świętych. Jego kult, zakon augustianów, rozniósł po całym świecie. Jego główne sanktuarium znajduje się w Tolentino.
Pierwotny kościół klasztorny pod wezwaniem świętego Jerzego powiększono i dano mu nowy tytuł świętego Mikołaja. Sanktuarium nawiedziło 12 papieży, 9 świętych i błogosławionych, 38 królów i książąt, wśród nich sam Napoleon i nasza królowa Maria Kazimiera, żona króla Jana III Sobieskiego. Ikonografia przedstawia zwykle świętego Mikołaja z Tolentino w czarnym habicie augustianina z regułą w ręku na znak sumiennego jej zachowania, z lilią w ręku, symbolem niewinności jego serca, z krzyżem w ręku, który oznacza ducha pokuty i z gwiazdą na piersiach lub nad głową świętego, gdyż świadkowie mieli ją kilka razy nad nim oglądać. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Mikołaja do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe eleison, Kyrie eleison.